No. Ładuj kudełek. Jeszcze taki mały bonusik. Jeszcze taki mały bonusik. Próbujemy jeszcze jedną oponkę z pudełkiem trafić. Bądź po pierwsze. Tak, już pudełek trzy razy, słuchajcie, czyściutko strzelił do opony. Natomiast teraz jeszcze taki malutki bonus, dogryweczkę. Spróbujemy uchwycić moment, czy uda nam się to jeszcze raz. Dlatego, że jest naprawdę jak na swój wiek nieprawdopodobnie uparty. Ma świetny charakter. Widzę, że ma gen wygrywania na wysokim poziomie ustawiony. Nie lubi z porażką się utożsamiać. Tak? No. Tak, nagrywam, możesz ładować. Proszę bardzo. Powiedz ładnie im jeszcze raz siema. I jedziemy. Piękny słupek. Słuchaj, był słupek tutaj. Jakby troszkę w lewo, to by przeszło przez oponę. Wiesz? Bardzo ładnie ci to idzie. No, jeszcze kawałek. Do tyłu, do tyłu, do tyłu będzie łatwiej. No i ognia. Stamtąd. Ojojoj, super, nie zauważył tato, zapatrzyłem się w opornę. Weźmiesz? Super. No. Za autkiem, za autkiem. Za autkiem się. No wejdź i tam za autkiem. I za autkiem. To samo, no. Ała. Wczoraj miałem bardzo niefortunną interwencję. Już była właściwie końcówka meczu, jedna z ostatnich akcji. Zamykałem z prawej strony. Kolega dorzucił bardzo mocno nabitą piłkę. Chciałem ją złapać, kochani, nie dałem rady. I na pełnym biegu, na pełnej szybkości, z bardzo dużą siłą uderzyłem o podłoże. I dostałem pod torebkę. Trafił do opony? Tak. Gdzie? Trafiłeś do opony? Tak. Naprawdę? Tak. Przeleciało przez? Tak. Teraz? Czy to prawda, co on mówi? Trafił do opony? Ja będę musiał to zobaczyć. Niemożliwe, dawaj. No to super, naprawdę? Jest dwa razy. Przeleciała przez oponę? Tak. Przeleciała? Tak, jest dwa razy. No to pięknie. Tylko jeden raz i otworzę saszetkę. I zaraz pójdziemy otwierać saszetki, tak jest. Uciekaj, misiu. No super, pięknie. Blisko trafiłem. No, dawaj, ognia. Teraz się nie udało. Wow. Oj, stamtąd, dawaj, tam jest twoje miejsce. Oj, tu to blisko. Nie. Dobrze? No. Nie za blisko? Nie. A widzisz, troszkę za blisko, bo ciężko podnieść, wiesz? Mówię ci, najlepiej będzie tam, patrz, zostaw, niech spadnie. Daj na ziemię. I do ognia, i stąd ładujemy. Super piła. Proszę bardzo. Coś ciężko mi uwierzyć. On trafił w tą oponę? Tak! Tak? Tak! To pięknie, jak trafił w oponę. Ja się z wami zagadałem i takiego momentu nie widziałem. Ale... Uwaga! No! Wow! Wow! Proszę bardzo, kudli, kudli. Jedziemy. Brawo! Aj, aj, aj! Muszę zejść. Czy zejdziesz? Dziękuję ci. Kochany chłopczyk jest. Ja dzisiaj naprawdę jestem, kochani, na sporej konkluzji. Mówię wam jeszcze raz, że pudełek to wspaniała tabletka antydepresyjna. Ja już się zakładałem do spania. Chciałem iść troszkę pospać. Tak ogólnie jakoś i pogoda wszystko nie nastraja, do tego złapałem tą kontuzję. W ortezie jestem. Brawo, kudełku! Ale idź do tyłu. Nie! A ja idę tutaj. To prawie do opony trafiłem. No, ale z bliska jest ciężko, z daleka jest lepiej, wiesz? O, stamtąd jest super, tylko o tutaj, super. Wow, prawie trafiłeś, super! Bardzo ładnie. A ty jesteś uparty, nie? No. On jest uparty, mówi. Piękne! Kochani, to była ładna poprzeczka obraza. Opona została z góry. Śliczne. Jak ty to? Ała!
To jest, kochani, odcinek bonusowy, taka malutka wstawka jeszcze z poprzedniej areny. Natomiast przed nami otwieranie saszetek, pamiętajcie. O, super! Rączki nie. Jak gramy, to w rączki nie, tylko nóżkami. Super. O, tak, o, ekstra. I ładujemy. Wow! Myślałem, że wleci, ale stąd wyglądało, jak wyszło do opony elegancko. Uwaga. Super. Z dziurki. O, tak. Aj, blisko. Fajnie, nie? Tak. Fajnie się starało. Słuchajcie, my tak możemy godzinami, naprawdę. Może to dziwnie dla was brzmi. Yes! Co zrobiłeś? Fiona! To jest piąty raz dzisiaj, buźki. Kocham. No. Idziemy otwierać saszetki. Pudełek powiedział, że idziemy otwierać saszetki, kochani, to idziemy otwierać saszetki. Biorę kamerę i to jest ten moment. Kochani, ciekawi mnie, czy trafił naprawdę wtedy też w oponę. Jest niesamowity, wspaniały chłopczyk. Kudełeczku, chodź, idziemy razem, będziemy otwierać teraz. Gratuluję ci, świetnego występu. Dobrze pograłeś. Fajna ta nasza trawa tłusta się robi tutaj, gdzie, kochani, nasypaliśmy. No tam nam troszkę brakło, zobaczcie, jaka śmieszna różnica, jakbyśmy mieli dwa rodzaje trawy. Natomiast Kudełku, chodźmy tu. O, a jak twój kibic? Jego game van stał. Chodź tutaj, Kudełku. Tutaj na stole to zrobimy, chodź. Słuchajcie, instaluję tutaj naszą kamerkę. Proszę bardzo. Słuchajcie, moje ulubione miejsce na podwórku, jak jest ładna pogoda. Siadaj ładnie. Tatuś idzie teraz po saszetki i po album Euro. Tak, Guteczku? Ty będziesz, Guteczku? No. To nie jest orzeszek, misiu. To jest pestka jakaś, nie ruszamy jej. Czekaj. Jakby my poprosili, a nie ma kogo poprosić. Dobra, to tatuś ci po malutku Kudełku zrobi inaczej, słyszysz? Przesuń się kawałek. Tatuś nie nożyczkami, a tak ładnie rozerwie. Dobra, przesuwaj się kawałek tam. Słuchajcie, jedną saszetkę zostawiamy Gutkowi. Piątka. Jeszcze raz ci gratuluję wspaniałego występu. Buzi. Słuchajcie, Gutek oczywiście swoją saszetkę też wylosuje. Natomiast pierwszy będzie losował Kudełek, który świetny występ zaliczył. Kudełku, gotowy? Przypominam, kochani, że to jest blisterek, w którym mieliśmy limitowaną kartę Karima Benzemy. Jeszcze raz przypominam, kochani, mieliśmy Jose Holebasa, bazówkę z Grecji, Daniela Stadridża z Anglii, Łątołacz, to jest nasza powtórka, kartę numer 1, kochani. No, piękne, miśku. Warta i Isaksona. To Gutek wyjął z pierwszej saszetki. Natomiast to jest część naszego blisterka. Tak, to jest część naszego blisterka. Słuchajcie, to wszystko jest oczywiście z Niemiec. Mid Limited Edition Card. Ale którą dla Gutka wybieramy? Mów teraz. Ta idzie dla Gutka, tak? Dobra, tą odkładamy, to jest dla Gutka. Gutek sobie ją wywalczył, kochani, trafiając w opony ostatnio. Natomiast nie zdążył całego blisterka, bo się nie udało. Zobacz, tatuś ci otworzy tylko tutaj delikatnie, dobra? A ty powyciągasz nam karty, tak? Czekaj i pokażemy, co ten Kudełek nam tutaj wyciągnął. Może jacyś Polacy, może jakiś gaming, może, kochani, coś. Cześć, moje ptaszki. Ptaszki nam tu zamieszkały u góry. No, czekaj, tatuś pomoże. Czekaj, stój, żeby nie uszkodzić. Pomalutku. Tak. I tak. Proszę bardzo. Kudełek wyciąga kartę. Jego nagroda, tak? Za piękne. Za co nagroda? Za oponę. I już coś mamy. Co my tam mamy, Kudełku? Dawaj, tacie, po jednej karcie. Po jednej podawaj. Karta numer 1 to João Pereira, Portugalia. Piękna bazówka z Road to Euro. Mamy, kochani, Ibiszewicza z Bośni i Hercegowiny. Mamy Martin Szykrtel, czyli grajek z Liverpoolu, kochani, a on jest ze Słoweńskiej Republiki. Kochani, no po raz kolejny to nas terroryzuje. My nigdy nie mamy farta, muszę powiedzieć, do saszetek. Patrzcie, po raz kolejny mamy na wymianę kartę numer 1. Tak się nam trafiło, Kudełku. Dobra, co tam dalej masz? Proszę, następną kartę. No, Wojtuś Szczęsny, ale Wojtusia Szczęsnego to my chyba mamy, słuchaj. Mamy Wojtusia Szczęsnego?
No Wojtusia Szczęsnego też mamy, kochani. No to naprawdę niefartownie nam wpadł ten blisterek. Dalej, Kudełku, co tam dalej masz? I kochani, Arda Turan. Ale to już jest fans faworyt, czyli jednak taki całkiem pechowy blisterek nie jest. Tata. Mamy, kochani, Arda Turan, to jest Turek. Z Atletico Madryt. Oczywiście, ty jeszcze masz tu swoje dwie. Zaraz otwieramy, natomiast jeszcze raz przypominam. Arda Turan, pierwszy fans faworyt w szabłkowym albumie, bo nie mamy, kochani, fansa jeszcze. A mamy, przepraszam, mamy Torcidisa. Już tatuś otwiera. Już tatuś otwiera, kochani. Przypominam, że tej edycji jeszcze w Polsce nie mamy. Ta edycja, kochani, będzie miała 333 karty, 144 bazówki, 72 line-up cards, 24 logo, 18 risingów, 18 fansów, 18 łątołaczów, 9 dynamo, 9 defensive rock, 9 bramkarzy, karta Panini AXL, 9 game changer, 1 UEFA Road to 2.16 i 1 oficjal maskotka. Najrzadsza karta, 1 na 50 saszetek.